Więc powiadacie, mili, że polska zbrojna rzuciła się na Brona, co? No cóż, można było przewidzieć, że tak będzie. A proszę was... Czytajcie artykuł w Zbrojniaku, a potem gadajcie. Przeczytajcie. Skandal, kryminał, zbrodnia. Wisi w powietrzu skandal, kryminał, zbrodnia. Wszystko. Teraz to już pójdzie na lep na szyję. Lajdak czy obłąkaniec? Fajnie, to niby nasz Bruno, co? Bruno cichy, rozważny, spokojny. Lajdak czy obłąkaniec? No, jacy łaskawi, proszę, proszę. Zadając to słuszne pytanie, to druzgocące pytanie, przychylamy się raczej do drugiego określenia. Lajdak czy obłąkaniec? Raczej obłąkaniec. Pewnie. Tym razem grubszy kurz. Zbrojniacy wołają na cały głos, gdzie prokurator? Któż inny ukróci swawolę tego pisma? Psia krew przecież mówię, skandal, kryminał i zbrodnia. Wszystko. A teraz nakazuje stucie pyski. Krucie, pyski i cichosza. Bezwzględna cisza i milczenie. I spokój, choćby przez dwie minuty. Dwie. Ludzie czy szakale? Zawsze szakale. No wiesz, nienawidzę was. Nienawidzę Bruna. Cenzor z wami tańcował, cenzor wam mordy lizał. I dość do cholery. Tego jeszcze brakowało. Halo, tak jest, redakcja. Pogon, naczelny redaktor. No jestem przy aparacie. Tak. Bruno Sztorc? Nie ma. No to trudno powiedzieć, czasem w ogóle nie przychodzi. A kto mówi? Nie, pan Sztorc nie ma godzin biurowych. Tak, no w domu rysuje w pracowni. Artykuł? Domek skarb. A kto mówi? Nie słyszę, kto? Słyszeliście. Taki dokładniejszy gość. Sztorc. A gdzie? A kiedy? Czy mieszka? Jak mieszka? Gdzie mieszka? A korekturka naturalnie sobie czeka. Tak, zeter czeka. Czytelnicy też zaczekają. Oj, ratunku. Dajże mi pan kolumnę, zrobię panu ten korektę. No, czy można żyć w takich warunkach? Halo, tak jest, redakcja. Tak. Nie ma. No w ogóle może nie przyjść. No wolno mu to. Spodziewamy się go w redakcji za mniej więcej 112 lat świetnych. Nie wiem. Wiesz pan ode mnie tę korektę. Wszystko pan wiesz. Żywo pan wiesz. Tak czy tak wyskoczy ognie. Formalnie wściekli się z tym Brunonem Sztorcem. Sztorc. Wszechobecny. Wszędobylski. Wszechpotężny. Żeby takim jednym artykułem wzbudzić tyle pożądliwości. No, artykuł, cóż. Kapitalny. Dzień dobry. Macie towarzysze wczorajszy numer? Wszystkich kiosków go wymiotło. Proszę. To ten z artykułem Sztorca, prawda? Pewnie, mili rzeczy. Czy to tu jest ten numer z artykułem Domek Skarb? Jest. 100% droższa bez ten artykuł. Ale cena nie podniesiona. Nie. No to dobrze. Halo? Nie ma. Tak jest, wjechał. Wciąż obruna. Ano wciąż. Oho, bardzo daleko, bardzo. Na wyspy. Wyspy? Nie wypsnął, wyspy. Wujak won. Ty? No nie wiem, na jakie wyspy. Swoją drogą trzeba go ostrzec. Zeter prosił, że panowie redaktorzy od ręki. Połóż tu. Sam wiem, kiedy odesłać. Wszyscy by chcieli tylko na wczoraj. A co w drukarni? Pierwsza, czwarta na maszynie. Idziemy za chwilę. Co to ja? Oj, znów korekty do minus słowisku. Na pewno zwaliuję, na pewno. Co to ja? A, no to, że jej będzie kryja poważniejsza. Tego się nie da uniknąć. To tak jak Bruno wygarnął panom rządzącym. Dawaj no naszą wczorajszą. No gdzieś jest do cholery? To źle tu jeszcze wzwyż. Ponad 100 numerów zapasowych. Proszę. No macie. Proszę. Macie. Ma nie być rabanu. To są tylko pozory siły, fanfaronada. Słabość rozluźnia wszystko. I ci, którzy od 13 lat dzierżą ster rządu w swych rękach, będą odpowiedzialni za katastrofę, którą przygotowują systematycznie i nieodwołalnie. Ręce ich, wiemy, zaciśnięte kurczowo u żłobu nie puszczą. Nie puszczą. Można je tylko odciąć.
Rzecz jasna, że rządy powinny przejść dawno w ręce chłopów i robotników. Nie stało się tak. Nie ustąpiono rządu chłopom i robotnikom w obliczu nieuniknionej katastrofy. No cóż, chcę ja zobaczyć, co się z tego wyświęci. Tak? Tak. Dziękuję za informację. Że rewizja możliwa. No wiadomo. Oczywiście. Usuniemy. Tak zaraz załatwimy. Cześć. Cześć. Czekamy. No koledzy, musimy się odrobinkę zabezpieczyć. Kleczek mówi, że sprawa w tej chwili stoi źle. Jest straszny dla nas burzy czas. No to do roboty czas już szkoda. Nie rusz korekta święta rzecz, naucz się tego. Samo twoje dotknięcie korekty to profanacja. Ty hyclu zatracony, korektę będzie porywał. Kleczek prosił, abyś mu schowali kilka numerów wczorajszych. Oczywiście, zostawiłem dla niego i kilkadziesiąt numerów na przynętę dla policji. Dzień dobry panom. Tu redakcja, prawda? Tak, to prawda. Wielka prawda, tu redakcja. Świetnie. Świetnie, doskonale. Oczywiście. Zdyszałam się. Lecę, pędzę, wyszłam z biura na pół minutki. Która teraz może być godzina? Godzina? W pół do jedenastej za trzy minuty. Świetnie, świetnie, doskonale. Wyszłam z biura o 10:00. Szef wyjechał na posiedzenie, więc wywiedzam na korektę. Korektę? No i pani ma korektę. A cóż to? Wie pan, fałdzik się zrobił pod szyją w mojej granatowej sukience. No to korekta u Kramcowej. A propos, dokąd panowie pojadą na urlop? No, my właściwie wszędzie, bo my dziennikarze. A pani dokąd? Świetnie się składa, więc spotykamy się, bo ja jadę do Podborza. Z początkiem września będzie tam oficjalne otwarcie nowej zapory. Minister, mój szef, wojewoda, starosta. Pasjami lubię takie rzeczy. Fotografie wspólne, pasjami lubię. Ale, czy autor tego artykułu, domek z kart, o niczym się więcej nie mówi? Nadzwyczaj modny temat. Czy autor tego sztort, co to, i artysta malarz? A tak, tak, to ten sam, tak. Och, panowie, błagam, niech mi pan da ten numer z jego artykułem. Nigdzie go dostać nie można, ja go muszę mieć. A pani interesuje się polityką? Polityką? A? To skądże? O tego są ministrowie. No więc po co pani ten artykuł? Jak to po co? No przecież to takie proste. No bo... Po co? Sztort. Pan Bruno Sztort. Ja go poznałam na otwarciu wystawy malarskiej. O... Ten pejzaż to też pana Sztorca, prawda? No właśnie. Pan Sztorc to artysta. Pan Sztorc jest bardzo, ale to bardzo przystojny. Taki dziwny typ, prawda? Nadzwyczajny typ. Po prostu chcę mieć jego artykuł w torebce. Przecież to takie jasne. Zupełnie jasne. No właśnie. A czyżby to był polityczny artykuł? Chyba nie. Ja myślałam, że to nowelka. To już ostatni. A domek z kart to taki bojowy artykuł. To świetnie. Trzeba krzepić ducha militarystycznego w masach. Oczywiście. No tak. Otóż ten Sztorc w swym artykule wykazuje słabości niedociągnięcia machiny rządowej. No i w konsekwencji przepowiada, raczej dowodzi, że katastrofa jest nieunikniona. Jak to? Jaka katastrofa? Także coś? To niemożliwe. Ja tam jednego człowieka. Marszałka Rydza Śmigłego. Zobaczycie, panowie, już on pojutrze wyrżnie mowę, że niemiaszkom skóra ścierpnie. Odechce się im wygrażeń i pogróżek. O, panowie tacy mili, zagadałam się. Dziękuję za numer. To taki ten pan Sztorc. Ścicha pęk. No, już ja muszę na to. Do widzenia. Hola, hola, miła i piękna pani, a 20 groszaków za numer. O, przepraszam, zupełnie zapomniałam. Panowie tak interesująco mówią, a troszeczkę też jestem roztargniona. No pech prawdziwy. Nie mam drobnych. Niech pan za mnie wyłoży. Spotkamy się przecież na letnisku w Podborzu. Będę panu dłużna, dobrze? Dobrze, oczywiście. Dziękuję, dziękuję. Adieu. No macie, słyszeliście. Tak, tak i widzieliśmy też. Cała taka wklęsła wypukła, co? No cóż, płacę za tę panią... 20 groszaków za numer. Proszę o pokwitowanie. Nie pleć proszę i nie bzdusz.
Tak i tak na paradę zaporową nie pojedziesz. Bo tam tylko lojalnych, koniunkturalnych, wazelinowych zaproszą. No ładna dziewczyna i głupie stworzenie, oto jakie one są. I od nich też zawiewa wcale lokalny wicherek na nasz domek skarb. A niewątpliwie, niewątpliwie pełne są one tego gazotwórczego, jak mówi poeta, ideolo, ideolo. Idolo ideali. La rifari la firindia. Unibidibindia, unibindia. Unibidibindia, unibindia. Cześć koledzy, jak się macie? Ale dzień, co? Ale dzień dzisiaj, kochani. Niesłychany dzień. W mgle błękitnawej złagodzony kobalt. Rozkosz, mówię wam. Rozkosz. Chciałbym być na wsi, malować. Malować. Ślicznie, lirycznie, melancholicznie i sangwinicznie. Lecz tymczasem konfiskata. Konfiskata? Konfiskata. Ojej, a cóż tak tajemniczo. Konfiskata dzisiaj? A czyżby mój artykuł? No mówcie, domek skarb? Mhm. A skąd wiecie, kiedy? A Polskę zbrojną pan czytał? Mile mi życie. Lecz dziś, kochasiu, przeczytasz. No. No tak. No zwyczajna rzecz. Chciałoby się powiedzieć chleb powszedni. No oczywiście jest honor. Cześć munduru. Nawet świętości nie szargać. No i oczywiście jest bereza. Ostateczny argument. Jest też brawo, bravissimo. Krzyk o prokuratora albo psychiatra. U mojej gospodyni jest bardzo sympatyczna dziewczyna Stefka. Język ma bardzo obrazowy. Ona tej gazety nigdy inaczej nie nazywa, tylko Polska zbrodnia. Vox Stefuli, Vox Dei. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam mistrza. Witam, witam. No i co? Wszystko widzę w porządku. Ład wzorowy. No to i dobrze. No to i dobrze. Ano, załatwiliśmy, jak pan syndyk słusznie radził. U nas jak zwykle, raz, dwa. Dziękuję. Gorąco. Głowa mnie od rana boli. I to jaków. No to i raban. Ano właśnie. Myślę, panowie, że to się na tym nie skończy. Słusznie. Również mam to wrażenie, że coś wisi w powietrzu. No i z tym naszym kochanym mistrzem serdeczny mamy kłopot. Pan, panie Bruno, nie ma co tu ukrywać. Jest w złej skórze. No telefon za telefonem, a wszyscy Bruno Sztorc. Bruno Sztorc z Brunem Sztorcem, w Brunie Sztorcu. Cała deklinacja z góry na dół i z powrotem. Ano właśnie. Aresztowania nie należy się spodziewać, tak mniemam. Rząd ostatnio unika sensacyjnych aresztowań ludzi sławnych, artystów, poetów, pisarzy. Woli strachem terroryzować. No jest przecież nasza krzepka młodzież chuligańska. Kastetowcy, łomowcy, laskarze. A już najgorsze te niedoważone taramuchy oficerskie. Z nimi nie ma żartów. Stłuką żebra, połamią, skatują i szukaj wiatru w polu. O co będzie? Strasznie mnie głowa boli, strasznie. No cóż. Przesąd bezrozumnej odwagi nakazywał mi raczej pozostać. Też? Ale ja z największą rozkoszą posiedziałbym parę tygodni na wsi. Ech, zresztą chce mi się malować. Jaki ze mnie niepoprawny błazen. Chce mi się napisać nowy artykuł. Pod tytułem Wysiedliśmy na złej stacji. O mistrzu, co już to już, lecz z artykułem nowym. Niech się pan nie wyrywa, przynajmniej przez 2 miesiące. 2 miesiące? Żartujecie, panowie. No to ja widzę, kochani, że i wy nie zrozumieliście właściwej treści domku skarb. Kassandra. Zanim miesiąc upłynie, zerwie się wicher. Pan już, kochany mistrzu, jest bardzo zmęczony. Niech pan wyjedzie na wieś. Otóż doradziłbym panu wyjazd do Podborza. Jeżdżę tam od kilku lat. Bardzo tam ładnie, tanio, swobodnie. Rzeka, las, wille. Wszyscy dziś o tym Podbożu. Tam się jakaś dziennikarska wycieczka szykuje. Otwarcie zapory. O, to gorzej. Ścisku nie znoszę. A dziennikarzy to już całkiem nie. Ależ to dopiero pod koniec miesiąca i tylko na kilka dni. No właśnie. No i
forsę zgonić muszę. Podboże jest wcale tanie. A mam myśl, zamawiam u pana 9 rysunków z otwarcia zapory. Pan już wie jakie. A na te rysuneczki damy panu zaliczkę. Zaraz, zaraz. Ma pan tam u nas na swym koncie honorarium. Za 2 artykuły i wiersz. Dawaj pan dziennik bieżący. 2 artykuły, wiersz i raz, 2, 3, 7 rysunków. Doskonale, doskonale. 7 rysunków plus 9 razem 16. To będzie... Wszystko głupstwo. Grunt, wiatr z Warszawy. Moje szanowanie. Czy mógłbym prosić o wczorajszy numer z artykułem pana Sztorca? Niestety numeru wczorajszego nie posiadamy. Konfiskata. Ach, tak. Nie posiadacie, panowie. Jaka szkoda. Konfiskata. Niestety nie wiedziałem, bardzo przepraszam. A czy nie macie, panowie, prywatnie do odstąpienia? Bardzo mi zależy. No może przecież jakiś zbędny numer. Bo rozumiem, że gazeta, że numer gazety jest tak efektownym artykułem czołowym Domek z kart. Nader głośny, sensacyjny, nieomal. Rozszedł się migiem. Radość dla panów duża, sukces. Ale zapewne i kłopoty duże, co? Kłopoty? Mhm. Kłopoty są zawsze. Życie nasze to suma kłopotów. A co do wczorajszego numeru, to niestety nie mamy już, ani, ani. Ja już chyba pana gdzieś widziałem. Nie? Bardzo możliwe. Choć przecież nic nieznaczącą osobą jestem wobec panów redaktorów, pisarzy, artystów. Żegnam i przepraszam. Przepraszam. Może Bruno Sztorc jest w Warszawie? A owszem, jest. Bo myślę, że on powinien mieć kilka numerów, bardzo mi zależy. Wątpię. Bardzo wątpię. Bruno nigdy nie czyta swoich artykułów. Ach, tak. A tak? Nigdy przecież nie może być pewny, czy artykuł jego nie został skonfiskowany. A nie chciałby przecież przekraczać zakazu. No to trudno. Żegnam i przepraszam. Cóż, nie ma co? Jazda. Musi pan wiać. Tak będzie dla pana zdrowiej, ale to już. No więc jak dobrze pójdzie, spotykamy się w Podbożu. Dla pana zdrowe teraz oddalenie. Rzeka, słońce, las. No, to bywajcie. I na wszelki wypadek tędy. Życia wędrówce na połowie czasu, obrawszy błędne losów koleje, pośród ciemnego znalazłem się lasu. Aż mi ulżyło. No to i na mnie już pora. Ależ mnie głowa rozbolała, coś okropnego. No to do widzenia, cześć. Salam alejkum. Do widzenia. A może któryś z panów wychodzi, poszlibyśmy razem? Pójdę z panem. Przy okazji dowiemy się czegoś. Korekta gotowa. Do widzenia. Do widzenia. No nareszcie, robota czeka od was nikogo. Bierz, chłopcze, resztę materiału, niech jadą na całego. Ej, swoją drogą, co? To ja bym sobie też już chętnie z godzinkę pobumblował. O, nic z tego, kochanie. Do pierwszej godziny biurowe. Póki numer nie jest fixum fertig, nie wolno wychodzić sumiennym redaktorom. O co, panie dzieje? Halo. Tak, to ja. Kto się dobija? Co? Chcą wyważyć? Zatarasujcie. Halo. 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 Ładny gips. Jacyś szubrawcy chcą się wedrzeć przemocą do zecerni i halimaszy. Dzwoni pan po policję. Po policję. A to dobra rada. Nie, nie, nie. Ja zejdę. Sam sobie spróbuję dać rady, a pan niech tu redakcji pilnuje. Najlepiej niech się pan na klucz zamknie. Maszyna stanęła. Tak nagle.
który jest Bruno Storz. Bruna Storca tu nie ma. Lecz panowie jakim prawem? To się zaraz okaże. Storca tu nie ma, pan powiada. Sam go przecież widziałem, jak wchodził. Trzeba też było wyszpiegować, jak wychodzi. Ejże, chyba nie ukrywacie tego lajdaka. Jak pan śmie, jak śmiecie tak się wyrażać o wielkim artyście i naszym koledze? Milcz, durniu, banda komunistyczna. Najlepiej by ich było powywieszać. Barbarzyńcy, precz stąd won! Pokażę ja ci won, ty żydowska rożo. Precz stąd, bo zawołam. Może policję, co? Mów, świnio, gdzie jest Bruno Storz. My mu tym artykułem pysk zapchamy! Jazda! Precz z Żydokomuną, Storz do Berezy, pachołkowie Moskwy do Berezy. Oto ojczyzna nasza. Nie, nie nasza, nie nasza. To jest ich ojczyzna, ojczyzna oszczerstw, pięści i kamieni, a zarazem mimo pozoru siły domek z kart. Przechowam tę pamiątkę. Nadejdzie czas, wtedy pokażemy kamień. Przypomnimy. Jeśli zapomną oni, my nie zapomnimy. Nie zapomni chłop i robotnik. Nie zapomni ziemia. Nie zapomni czas. Moje uszanowanie panu. Paszan, a co wy tu robicie? Jestem kelnerem. Kelner? No tak. Dużo macie roboty, co? Każdy ma swoją robotę. Pan też ma swoją. Jeden drugiemu nie powinien przeszkadzać. Ach, mein Gott, nie wiadomo, kto od kogo jutro będzie zależny. Jutro? Jutro, pojutrze, za miesiąc. September idzie. No to róbcie swoje. Ale pamiętajcie, że ja wam nie przeszkadzałem. Czy gazet jeszcze nie było? Nie, jeszcze nie. Pociągi, ośmielę się zauważyć, nieregularnie teraz chodzą. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Śliczny dzień. Cudowny. Cóż tak wcześnie? Cóż, każda godzina druga. Szkoda każdej godziny. Minuty nawet. Za kilka dni kończy się mój urlop. Kto wie, może wszyscy będziemy musieli kończyć nasze urlopy wcześniej. Znacznie wcześniej. A głowa jak bolała, tak boli. A jakie wiadomości w radio? Niby lepsze.
Nocne dziś były nieco spokojniejsze. Chociaż radio. A to pesymista z pana. My Polacy za dużo krytykujemy. Ciągła negacja. A pozytywnego to nic. Życiem się cieszyć nie umieją. Trzeba chcieć. Trzeba wierzyć rządowi. Pomagać mu. A więc... tak. Żeby to, panie dzieju, można było wiedzieć, w czym mu pomagać. Nawet nie wiemy w czym. Ostatecznie płoty, a nawet żywopłoty, przestawiamy, bielimy, malujemy. Na fon dajemy, na lob dajemy, na biały krzyż, na czerwony krzyż. Usypiamy niepokój tym dawaniem. Poza tym nikt o nic nie pyta. Gdyby to i tak mówił pan Bruno Sztorc, to bym się nie dziwiła. Ale pan? Pan mecenas? Jeszcze dobrze, że do tak szczupłego audytorium. Pani to zawsze taka surowa. Panu Brunowi, panu Sztorcowi trzeba dużo wybaczyć. Przecież to artysta. Artysta. Niech te swoje fanaberie i fantazje dla siebie zachowa. A nie sieje defetyzmu wśród społeczeństwa. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dobry. Jeszcze dobry. O tyle dobry, że nie słyszałem jeszcze dzisiaj komunikatów radiowych. Wells powiada, że życie zaczyna się od usunięcia radia z domu. Wells, Wellsem. Lecz łajna łajną. Bardzo pięknie pani to powiedziała. Kochanie radia, to mnie nuży. Wiemy, że Polska wojny się nie boi. Mamy wspaniałą armię, silne lotnictwo. Jesteśmy krajem rolniczym. Głodu się nie boimy. Wytrzymamy. No i czy w ogóle dojdzie do wojny? No bo co? I o co? Chwała Bogu, trzon naszego społeczeństwa żegluje od kilku lat ku narodowemu socjalizmowi. Siądzie pan. Widzę to najwyraźniej. Mnie, panie dzieju, interesuje zawsze to, co nazywamy społeczeństwem względnie narodem. Zawsze pamiętam o tym, że u nas 25 milionów chłopów to warstwa poza społeczeństwem i narodem. Tabula rasa to wielka niewiadoma. Zgadzam się z kolegą, że faszyzm jest ewangelią przyszłości. Tak. Faszyzm jest naszą ewangelią przyszłości. Pański prymitywny faszyzm pachnie mrokami średniowiecza. Faszyzm, panowie, leży w instynkcie każdego normalnego i zdrowego narodu. A takim niewątpliwie jest właśnie i przede wszystkim naród polski. Brawo, brawo, mistrzu nasz kochany, brawo. Polski naród jest normalny, zdrowy i praworządny. Kiedy właściwie nastąpi otwarcie zapory? Uroczystość naznaczona na 4 września. A ja nieszczęsna już 3 muszę być na posterunku. Żeby chociaż ten obiecany dancing doszedł do skutku. Dojdzie, dojdzie. Mam nadzieję, że uroczystość państwową poprzedzi kościelna. Jaka? Msza święta. No oczywiście. Kto z Bogiem, to Bóg z nim. W rękach opatrzności leży los Polski. Przemawia pan jak sam prezydent Mościcki w uroczystych okolicznościach. Pan jest indyferentny. Pan jest humanitarny. Pan jest altruista. A ja panu powiadam, że bez woli Boga i włos Polsce z głowy nie spadnie. Oto słowa piękne, które ducha wznoszą i krzepią. Dopóki mamy prymasa, nie zginiemy. Gdyby Wells państwa słyszał... Wells jest członkiem herezji anglikańskiej, stworzonej przez lubieżnika i wyrodnego syna kościoła. A śniadania jak nie ma, tak nie ma. O! A wiecie państwo co? Zawołajmy unisono. My chcemy śniadania. My chcemy śniadania. My chcemy śniadania. Śniadanie, śniadanie, śniadanie. Brawo, brawo, brawo. Radosne to, że wreszcie nie o wojnie mowa, prawda? Myli się pan, artysto słodki, że nie o wojnie mowa. Przeciwnie, spontanicznym okrzykiem śniadanie chcieliśmy pokryć nieco napiętą sytuację. Wyrównaliśmy, że tak powiem, kontrowersję. Tu widzi pan, miała rozgorzeć, dodam od siebie, proszę wybaczyć. Nieco, panie dzieju, mętna wojna intelektualistów.
Jak to zwykle. Faszyzm, katolicyzm, ateizm, panie dzieju. No i ten nasz wspaniały medium polin socjalizm, co? Polowy sowiecki. Dostaliśmy się z deszczu pod rynę, a dajże pan pokój z Sowietami. Zwłaszcza przed śniadaniem. To okrucieństwo. Propaganda komunizmu. Czy to zaletnisko, jaczejka, czy co? Pan jako artysta może mieć te swoje fanaberie przewrotowe, ale nas proszę oszczędzać. Mniejsza z tym. Ważniejsze w tej chwili, żeby mieć oczy otwarte. I uszy też. Wszyscy narkotyzują się złudzeniami, a katastrofa idzie. Dobrze, dobrze. Zaskoczy was państwo wszystkich. Cały naród zaskoczy. Rozbije, rozproszy. Panie Bruno, mistrz uroczy. Kiedy pan nareszcie zabierze się do mojego portretu? Tyle pan obiecywał. Za kilka dni kończy się mój urlop. Obiecanka, cacanka. Niedobry pan. Zaczniemy dzisiaj po południu. Na pewno już, dobrze? Dobrze, dobrze. A jaką pan wybierze pozę? Niech mnie pan zrobi na leżaku. Tylko żeby potem wiedzieć na pani nie było, nie. Bo ja nie pan starosta! A, pan starosta świetnie nam zrobił. Prawda? Po prostu miło patrzeć w pogodne oblicze w lat. Prosimy. Czas mamy dzisiaj wprost cudowny. W powiecie wszystko sprawnie idzie, tak? No, są powody do czynnej radości. Do tej pogody ducha, która o ile ogólna, że tak powiem, nagminna, świadczy o twórczej postawie obywatela. Obywatela, powiadam, każdego bez wyjątku. Od szczytów do szarego człowieka, tego tam na samym dole. Tam. Ale tak na ogół. Co słychać, panie starosto, na ogół? No bo cóż my, szary tłum inteligencji. Cóż my wiemy, nic? Ani radia, ani gazet. To znaczy jest radio, ale nazbyt dowolne. I gazety też są, ale nazbyt niewolne. O, świetnie. Esprit, dowcip, humor, sarkazm, ironia, aluzja, pieszkliwe napomknienia, błyskotliwość, skrzenie, lubię, bardzo lubię. Otóż to. A na ogół? No cóż, muszę by zaraz odpowiedzieć. Każdy obywatel ma prawo pytać. No, proszę, proszę. Obowiązkiem starosty jest odpowiedzieć. Otóż na ogół? Dobrze. Świetnie, znakomicie. Dobrze? Świetnie. Znakomicie. Wobec postawy naszego rządu wróg zrejteruje, jak mi Bóg miły, pani prezesko, zrejteruje. Nie odważy się na krok, który dlań może mieć jeden tylko skutek. Fatalny. Otóż to. Tak też i myślimy. Głodu się nie boimy. Jesteśmy krajem rolniczym. O, witam. Jakże zdrowie. Będzie upał, niezawodny upał. Taki świat piękny, prawda, panie starosto? Gdyby nie te niemile niepokoje, z czego dysputy, wielkie innerwacje, jakżeż miło by było nawet w tej naszej skromnej kolonii. Taka tutaj jakaś jakby oaza. Telefon z Warszawy. Pan minister prosi pana starostę. Felicjan. No, teraz na pewno coś ważnego. Władze w poruszeniu, to pewno. A no zobaczymy. Tak nagle? Na ucieczkę chyba jeszcze czas. Na ewakuację chciał pan chyba powiedzieć. A oczywiście, że tak chciałem powiedzieć. Ale właściwie miałem na myśli ucieczkę. Jak to? Jaką ucieczkę? No zwyczajnie ucieczkę. Ucieczkę szczurów, kiedy okręt tonie. Diabła z kompresem. Ale już, proszę państwa, przecież to się w głowie pomieścić nie może. Niepewność? I niepewność, i ciągła niepewność. Kto to wytrzyma? Panie. Z wojną damy sobie gładko radę. Jesteśmy wszak krajem rolniczym. I ta nasza husaria błękitna, te nasze chłopaki kochane. Zwycięstwo Hitlera. Sama myśl o takiej możliwości wydaje się nie tyle karygodna, ile wprost idiotyczna. Zwycięstwo Hitlera to śmieszne. A jakżeż pan to godzi? Nie wierzy pan w zwycięstwo Hitlera? Wierzy pan w zwycięstwo, w posłannictwo faszyzmu? Gazety! Nareszcie doczekaliśmy się gazet. I pan, panie mecenasie, też tych gazet ma komy?
A przecie wiadomo, co w nich jest. I pan też? Oj, strach mnie zbiera. No tak, racja oczywista, panie dzieje. Lecz ciekawość i lęk, ojca. Masz tam, chłopcze, jakąś jeszcze? Na dworcu w mieście pełno ludzi z bagażami. Chcę jechać każdy ino i po notach po wszystkich stacjach. Mój stryjek jest przy kolei, to mówił dziś, że wszyscy głowy potraci. A ten twój stryjek, gdzie pracuje? W kancelarii, w warsztatach, czy gdzie? A kata, zwyczajny trafik. A czemu głowę traci? A czy ja wiem, ludzie pewnie. Ludzie? A którzy ludzie? No ludzie zwyczajni. Zwyczajni, a może niezwyczajni, co? Ja nic nie wiem. Niechże pan da chłopcu spokój. Pan nawet tu? Szuka rzeczy nieistniejących? Możliwe. Wiesz, tam, gdzie te, jak się pan wyraził, rzeczy istnieją, tam ja na pewno już je znajdę. Do cholery z tym kompresem. Nie wiemy nic. Nic w tych gazetach nie ma. Tumanią nas tylko wciąż, zamydlają oczy. Jezus Maria, jak mnie głowa boli. No nie wiemy nic. A przecież mógłby być rząd i naród jednym jawnie, ufnie, wyraźnie. A to nie. Kręte drogi. Patrz, krętactwa. Tajna dyplomacja, racja stanu. Samej no, Metternichy, Kaunice, czy ja już wiem kto. O Boże, coś za ból. Od i krytyka panu do gaza. Precz z wszelką krytyką. Słusznie. Jeszcze by tylko tego potrzeba, żeby każdy ferował sądu o zarządzeniu władz lub wypowiadał się o sprawach istotnych zagadnień państwowych. Lecz czy taka tajemniczość? Takie odseparowanie obywatela od spraw, które właśnie tego obywatela obchodzą i bolą, nie ukaże się w rezultacie zwolne. Racja? Otwarte postępowanie władz wobec obywateli zdobywa, zniewala umysły, budzi entuzjazm. Widzimy to przecież u naszych sąsiadów na wschodzie. To widzimy. A my, panie dzieju, w okupacji własnej. W okupacji? O Boże, czyż za ból. Lękam się, że to trzymanie nas w ucisku, strachu, nieufności skończy się niepowetowaną klęską. Katastrofą. Niesłychane. Bezczelność. Wstydzę się za was, intelektualistów. Członków wyższych 10 000. To prawdy? Wstydzę się. Wasze drwinki, głupota zawstydzają. Przerażają. Czy wy naprawdę nie widzicie, co się dzieje? Ludzie, a gdzież ta kierująca myśl? Myśl, a nie pałka gumowa. Pałka gumowa, powiada pan. Pałka gumowa, no cóż, jest coś prawdy w tym, co pan mówi. Strach i ból to nie są metody. Ale co tam z panem o tym mówi? Pewnie. Pan to tak okropnie przedstawia, że no. A przecież u nas nie jest wcale tak źle. Weźmy na przykład, no weźmy choćby pod uwagę naszą niezwykłą ofiarność. Płyną i płyną natki na pon, na lop. Przecież o tym trzeba pamiętać. Wierzę. No tak, wiem przecież. Licht to, zewnętrzność i mydlenie oczu. Wszelkie ofiary na nic się nie zdadzą, gdy nie ma myśli porządkującej. Gdy nie ma mądrości, gdy nie ma ani zalążka idei. Frazes o mocarstwowości nie jest ideą. Straszne jest bezplonie naszej 20-letniej wolności. Chłopi żyją dalej prawie, że w poddaństwie. Strachu przed panem, księdzem, sołtysem, izbą skarbową, komornikiem. Strachu przed nędzą i głodem. Robotnicy spętani, a najlepsi ludzie za kratami. Głuchota i ślepota rządów. I ta największa nasza klęska, głupota władców niepojęta, nieograniczona. Polityka zagraniczna doprowadziła do objęcia Polski wzdłuż całej granicy zachodnio-południowej sierpem ostrym, nieustępliwym. A wewnętrzna polityka oparta o policjantów, szerzących postrach. Ludzie rządów pomajowych to pycha, pańskość, arogancja, reakcyjność i klerykalizm. Wstyd, hańba i bezczelność. I tacy pokazują figę zachodowi. I tacy wygrażają palcem wschodowi. No bo cóż dopiero powiedzieć o najwyższej szkole wiedzy społecznej, jaką reprezentuje Rosja. Związek Sowieckich Republik! Mickiewicz rzekłby, że Rosja wzięła na siebie ofiarę krwawą. I trud powszechności za zbawienie chłopa i robotnika całego świata. Oszalał. Bezczelność, wywrotowe kłamstwa bolszewickie. Boga i ojczyzny ten człowiek w sercu nie ma. Matkę Polkę pan ssałeś, z jej mlekiem winien pan był przejąć w siebie patriotyzm i poszanowanie ojczystych władz. Mógł się przecież na flaszce wychować. Zostaw pan. A ja tam w jednego człowieka.
Marszałka Rydza Śmigłego. Mam wrażenie, że te myśli ponure wypowiedział pan już w maju 1936 roku na zjeździe lwowskim. A wszędzie mówię. Jawnie je mówię. Nie kryję mych myśli. Przestrzegam, upominam. Niestety tam, gdzie mój głos dociera, nikt słów moich nie słucha. Oprócz pana. Panie Brunonie, je... Oszalał. Bezczelność. Jakie szkodliwe takie gadanie. Publicznie, zgroza. I to w takiej chwili, kiedy powinniśmy być silni, zwarci, gotowi. Właśnie, właśnie. Czy to aby na pewno Polak? Hej, kto Polak na bagnety? Cicho pan bądź. To syn Chłopski ze środkowej Małopolski. To wszystko tłumaczy. Gniazda ukraińskie sięgają aż po Gorlice. Na pewno w nim domieszka krwi wrażej ruskiej. Na pewno. Ponoć matka jego z Czechów. Być Czech? Witepika, 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 witepika. Szkodliwe, nieszkodliwe, po co się znęcać? Pozwólcie myśleć samodzielnie. Cóż on takiego zrobił, ten pan Sztorc? Czy pan Litera to przypadkiem nie Żyd? Takie ma dziwne ręce. Na pewno Żyd. Mm. Takich jak ten Sztorc należy zamykać, odosabniać. Ma pan rację. A to jeszcze szczęście, że władze nie słyszały przemówienia tego, no jak mu tam... No Bruna. Sztorca. Mm. Ostatecznie słyszeliśmy wszyscy. Pan starosta, nareszcie! W takiej chwili bez władzy między nami jesteśmy jak owce bez pasterza. Nerwowy wypczas. No i co? Tak. No i co, panie starosto? Telefon z Warszawy. No i co? No, cóż, proszę państwa, rzeczy istotnie dziwne. No, 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 no. Oj, na nerwów, proszę państwa. Ze stanowiska psychologii do pana. Kiedy pan zabierze tego Sztorca? Każdy ma swoją robotę. Jeden drugiemu nie powinien przeszkadzać. To jedno mogę rzec. Zapewnić państwa mogę jako... jako były oficer sztabowy, że takiego ducha, takiego stalowego przeświadczenia, takiej pewności, jak obecnie w sztabie naszym głównym, nie widziano już dawno. Niech to państwu będzie rękojmią i wytyczną, prawda, na wypadek. Na jaki wypadek? Na wypadek jakichś konfliktów natury poważniejszej. Jak to? Czyż to możliwe? Oczywiście, że niemożliwe, droga panno Kitty. No, nikt lekkomyślnie nie kwapi się do przegranej. Nie, nie, nie. No i więc wódzmi Niemcy wieczak ponieśliby druzgocącą klęskę. No, ostatecznie rozum nakazuje nam stwierdzić, że i ta, no, niemożliwość może stać się możliwością. Zdarzają się takie przemienienia płaszczyzn na platformach politycznych. No, ale komu w drogę? Temu czas. O, panie starze. A, słyszałem, że dziś w pensjonacie ma być miły, towarzyski nas. No właśnie. Czy mógłbym wpisać się do karnecika? Zechciałaby pani ze mną zatańczyć? Nie mam karnecika, no, ale z przyjemnością, panie starosto. Polecam się pamięci. Och, pan jest bardzo... Widzi pan, aż mnie zatkało. O, już wiem. Pan jest bardzo rycerski. Dla wszystkich. No więc bez obawy, bez obawy, państwo drodzy, wierzajcie mi. Bać się nie mamy. O, proszę, oto hejnał. Hejnał pracy, szybkości, tempa, organizacji. No cóż, państwo zapewne, prawda, na śniadanko, no a my na nasze pole chwały. Moje uszanowanie państwu. Do widzenia, panie starosto. Do roboty, do roboty. Dancing. Thank you.
dokąd, panie Bruno? Muszę nagle wyjechać. Tak nagle, że nie mogę dokończyć pani portretu. Ale mam nadzieję, że go jeszcze dokończę. Pan odjeżdża? Tak. Już zostało tylko parę minut do odjazdu. Proszę się nie zatrzymywać. Żegnam pana. Kochany panie Antoni. Dokąd? A, po prostu zwolniło się miejsce w Berezie. Do widzenia pani. O Boże, do czegośmy doszli w tej Polsce nieszczęsnej, to niesłychane, to niesłychane. Co się stało? Panie mecenasie, co się stało? Dokąd pan Bruno? O Boże, tak ślicznie mnie zaczął malować, no cudnie, tak szybko i tak pięknie. A gdzie on wyjeżdża? Dlaczego? Dokąd? Dokąd? Wiadomo dokąd. Dawno się o tym mówiło i podziwiać należy cierpliwość naszych władz. Pan Bruno Sztorc powinien być dawno odosobniony. Te jego przekonania, te jego powiedzenia. Bolszewizm czysty. Jeszcze dzisiaj w takiej chwili. Jakie to szkodliwe. Ależ proszę pani. Ależ pani dzień, no jakżeż tak można? Pan Bruno, najlepszy człowiek pod słońcem. Mądry, dobry człowiek. Gdy słyszę takie sądy, takie nieprzemyślane zdania, takie wyświechtane frazesy, to wy właśnie należycie do tych, którzy gubią Polskę w bredni. Takie zbredni. To człowieka szlak może trafić. Taki szlak. O Boże, cóż za ból. Brak zasad katolickich prowadzi na bezdroża. To niesłychane. Tak przemawiać do kobiety, do magistra praw. Czy on nie zdaje sobie sprawy, kto ja jestem? Czy on nie wie, do kogo mówi? Jakżeż ma być ład w prostym narodzie, gdy inteligencja lży siebie nawzajem? Taki miły ten pan Bruno. Taki oryginalny. Wyznam, że nawet bardzo mi się podobał. Dopóki nie wiedziałam. I po co on się miesza w takie niebezpieczne sprawy? Już to ja do myślących mężczyzn nigdy nie miałam zaufania. Tym razem tak mnie wzięło, że zupełnie zapomniałam. A swoją drogą żal mi pana Sztorca. Taki miałam dzisiaj gust tańczyć. Tutaj tylko ciągłe zdenerwowania. Ależ zatańczymy sobie na pewno. Nie wątpię, że państwo wkrótce zapomną o tym drobnym incydencie. W ogóle daje się odczuć duże uspokojenie. Jeżeli pani ma szczyptę zaufania do intuicji pisarskiej, to proszę mi wierzyć. Droga Dei. Módlmy się wszyscy o Droga Dei. Nastrój się nie klei, radio chrypi, odbiornik zepsuty. Odbiornik bardzo dobry. Biornik, sztorc. W ogóle nie ma nastroju do zabawy. Właściwie to wszystko przez tego sztorca zepsuł nam humory. W ogóle wstrętny ten Bruno i dobrze, że go wreszcie zabrali. Dobrze, że go wreszcie zabrali. Pani tak mówi? Panno Kitty. Gorzej, że zaczął pani portret robić. A gdyby nie daj Boże rewizyjka maleńka? A kto robił sztorc? O, a kiedy? A co panią z nim łączyło i tak dalej? O Boże, a ja w ministerstwie pracuję. I Boga on nie uznaje? Mm-hmm. I marszałka Rydza on nie szanuje? Przecież ja muszę to zniszczyć. I tak mnie jakoś nieszczególnie zrobił. No. On jednak zbrzydza, wszyscy to mówią. Takie mi tu zmarszczki zrobił i oczy za małe wypadły. Brawo, brawo, świetnie. Dobry wieczór państwu. Witamy, witamy. A co, proszę, Basia obywateli, ha? No, no to proszę, muzyka, radosne idą chwile, tak, no, głowa do góry, pierś na przód. Brawo, brawo. Więc dobre, uspokajające wiadomości. O. O, w każdym razie możecie państwo, drodzy, tańczyć i bawić się dowolnie. No, wiadomości pewnej. Najdokładniejsze oczywiście. No, a gdyby nawet, no, gdyby nawet co do czego przyszło, co zresztą jest zupełnie wykluczone, to będą państwo mogli sobie spokojnie z werandki albo nawet z okienka oglądać cały przebieg kampanii. No. Tak, no, raz ci, raz ci, raz tak, to tam.
aż po kilku dniach. Wiktoria! O, brawo, brawo! Przepraszam, ale jakżeż to tak współczesna wojna przecież... Tańczyć, tańczyć! Za chwileczkę. O, mnie tu gorzamy. Halo, uwaga, PG101. Halo, uwaga, PG101. Uwaga, uwaga, czekolada 5, czekolada 5. Halo, halo, PG49-16. Uwaga, uwaga, czekolada 5, czekolada 5. Halo, uwaga, PG101. Halo, uwaga, czekolada 5. Co to znaczy? Jaka czekolada? Czekolada 5? Państwo drodzy, to pomysłowa reklama Ewedla. Halo, uwaga, czekolada 5. Uwaga, uwaga, PG101, 49, 82, 16, 118. Czekolada 5, czekolada 5. Halo, uwaga, czekolada 5, czekolada 5. Więc to nic strasznego? Czekolada? Słodka rzecz. Jak pani ślicznie w tej sukni. Tak, podoba się pani. Taka skromna. Ale ten szyk warszawski. Odurzający. Warszawianki. Paryżanki prawdziwe. Proszę mi wybaczyć, panie starosto. Tak mi żal tego pana Sztorca. Taki miły człowiek. Czy on aż tak bardzo zawinił? Czy nie dałoby się coś dla niego zrobić? Co to, to nie, droga pana Kitty. Unieszkodliwiony. No, przykra historia, ale za dużo tego było. Za dużo. No, musimy dbać o czystość idei, tak? Pan uważa, że ten człowiek to... defetysta? No właśnie. Pani znalazła najtrafniejsze słowo, po prostu... defetysta. Zdrowy instynkt podszepnął pani to słowo. Chciałbym... aby pani rozumiała moje postępowanie w każdej okoliczności i we wszystkich sprawach. Będę się starała, panie starosto. Uwaga, uwaga, czekolada 5, czekolada 5. Pani może śmiało na mnie liczyć, gdyby zaistniały wyjątkowe okoliczności. W moim aucie jest wolne miejsce zarezerwowane dla pani, panna Kitty. Pan mnie zawiezie do Warszawy? Ach. To cudnie. Pan jest bardzo rycerki, aż to panu kiedyś mówiłam. Proszę na mnie liczyć, jak na Zawiszę. Jak na Zawiszę, panna Kitty. Pani wie, dlaczego tak często zaglądałem tutaj. Ciągnęła mnie tu siła przemożna, potężny magnes przeznaczenia. Uwaga, uwaga, czekolada 5, czekolada 5. Wszystko dla pani, ja z panią pojadę na koniec świata. Zbliża się godzina błyskawicznej decyzji. Pani czuje, co się święci. Jak się tylko coś zacznie, to my jeden skok jesteśmy w Rumunii, tak. Na stos, rzucimy życia los, na stos. Jak to? To pan rzuci wszystko i ucieknie? A co na to powie minister? Robię to dla pani. Ja panią chcę ratować. Bruno miał rację. Jeżeli tacy jak pan, jak panu nie wstyd? O, coś mi się zdaje, że ten Bruno zawrócił pani w głowie. To wiem coś o tym. Pani prezeska ostrzegała mnie. Lajdacki artykuł z oszczerstwami na żonę. No, pani będzie gorzko płakała. Warszawianka. Halo, uwaga, PG101. Halo, uwaga, PG101. Endlich! Jetzt aber schnell! Thank you.
pana Piotra. Tak, parno było ciekawy dzień. Okropnie się boję grzmotu. Rzadkie u nas bywają burze, ale zazwyczaj domijają nas. Może i ta nas ominie? Na pewno. Co się stało? Co to jest? Pelingoś boską. Niemcy! Jezus Maria! Co oni z nami zrobili? Oszukali nas, moi tacy. Zabezpieczyć mienie państwowe i po otrzymaniu rozkazów dalszych z powiatowej komendy udać się wraz z podległym oddziałem policji. Halo, halo, oddziałem policji w kierunku. Halo! Nie dosłyszałem, siakry, w jakim kierunku? Dokąd? Niech to jasny cios. O, teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem na raz, tu już mamy 144, 8, 144, 8, 152. Wszystko mu słyszał, tylko tego kierunku nie. Zabezpieczyć mienie państwowe. Bójda na resora. Jakie mienie, jak zabezpieczyć, kiedy? No cóż, portrety powtykamy za szafę. Szafy przecież nie zabierzemy ani stołów, ani stołów. Ot co było ważne. Kierunek. Dlatego właśnie nie wiem. 153, 154, 155. Panie komisarzu, 150 od godziny 8. Teraz zaledwie po 10. 150 na naszej bocznej szosie. Oho. To 159. No, jeżeli tyle wali rządowych aut na tej bocznej szosie, to ile tego musi być na trakcie głównym? A ile pan tego naliczył? Melduję posłusznie 159 sztuk w 134 minutach. 159? A? Cholera kupa tego. Otóż właśnie ja tak myślę. Ośmielę się również zaznaczyć, że to nic nie szkodzi, że pan komisarz nie dosłyszał kierunku ucieczki, ewakuacji. To całkiem nic nie szkodzi. 160, 161, 162. Jakże to tak nie szkodzi? Albo nie szkodzi. Przecież tylko ten kierunek jest wskazany, w którym oto auta te się udają. Przecież my siłą faktu zawsze zarządem. 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 Swoją drogą wniosek trafny. Panie komisarzu, posterunkowy kajdas. Zgłasza swe przybycie. Spocznij. Panie komisarzu, walą auta, wozy. Pieszo, gromadami tysiące. Tysiące ludzi. Warszawa? Co tam Warszawa? Wszystko się ewakuuje. Ale to nie ewakuacja, panie komisarzu. To ucieczka. To panika, to obłęd. Tak, obłęd. Rząd, generalicji, ambasady, poselstwa, wszystko. 168, 169, 170. Co 170? 170 aut od godziny 8. To tu bocznym traktem, ale tam na szosie głównej tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, cała Polska miliony. Pan, panie komisarzu, nic tu nie wie. Nic tu nie wiecie, nic. 171, 172. Oho, to chyba jakaś ambasada. Nic tu nie wiecie. Uciekinierzy powiadają, że Niemcy są już na Goleńcach. Co? Tak, że zewsząd wszystko ucieka. Cała Polska rozbita w kilku dniach. Straszne. Straszne. A straszne, panie komisarzu. To przecież nie można mówić nawet o dezorganizacji. To piekło. Wszystko gna, pędzi. Tym ruchem, panie komisarzu, to ja kierować nie potrafię. Tego nas nie uczono. Tego nawet sam premier nie potrafi, chociaż taki... Halo? Tak jest? Tak, tak?
Tu posterunek policji państwowej w Rostajach, tak jest. A starostwo? Pan starosta, moje uszan... Co? Już uciekł? A, woźny ze starostwa. No co, panie Fonferko? Jeszcze z biura? Już na wyjezdnym? Co? Pan premier? Jaki pan premier? Co? Ale pan wyjechał w złą godzinę z premierem, niech pana... Co? Nie słyszę. Źle słyszę. Sławoj Składkowski? No? Co? Odbył inspekcję? Tu, teraz, zwariował, przepraszam. W Nagolęcach? Przecież tam już wiali. Pojechał w kierunku Rostai? Kiedy? O której? Za chwilę? Że już? Halo! Znów nic nie słychać. Wszyscy dzwonią, nie kończą. Uciekają. Fiksacja czysta. 186, 187, 188, 189. No, powolutku dobijemy do drugiej setki. Przestań pan! Dość tej arytmetyki! Matematyk, cholera, tu koniec świata. Z tej nerwacji człowiek losu nie rozróżnia. Panie komisarzu, starostów dawno już nigdzie nie ma. Pierwsi zwiali. Psia krew. Jasny gmin, co teraz robić? Słyszane rzeczy? Premier odbył inspekcję w Nagolęce. Możliwe, prawdopodobne, że zaraz tu będzie. Pojechał na Rostaje. Koniec świata. W takiej chwili przecież to wprost nienaturalne, fiksacja czysta. No, co teraz robić? Co? Co się pan komisarz tak krapi? 202, 203. Szkoda zdrowia. 204. Teraz zdrowie to grunt. Nic już nie wiem. Nic nie rozumiem. W oczach mi się troi. Pod Nagolęce Niemcy podchodzą, a my tu o kilkanaście kilometrów odlegli czekamy na ostatni telefon. Rozumiecie? Ostatni? A równocześnie możemy mieć inspekcję samego premiera. Czy pan to jest zdolny zrozumieć? Nawet nie silę się zrozumieć, panie komisarzu. Teraz nikt nic nie rozumie, to jest ogólne. Ja wiem tylko jedno, że pan premier ma auto na ileś tam HP, a my w ogóle auta nie mamy, to wszystko. Całe zagadnienie jest w tym jednym słowie auto. No ale furmankę przecież jakąś dostaniemy, prawda? A oczywiście, załatwiłem to już z moim gospodarzem. No ale czy na pewno? Pewnego teraz nic nie ma, ale zadatkowałem. Suto zadatkowałem. Teraz taka konkurencja... No ale co tam teraz forsa? Grunt, że furmanka. Już? 218. Stracę całą rachubę przez tego cholernego premiera. Panie komendancie, melduję posłusznie, iż posterunek policji w Jankowcu przekazuje więźnia z rozkazem dalszego eskortowania do miejsca przeznaczenia. Więźnia? Jakiego więźnia? Teraz, dziś? Czy pan zwyka spadł? No to że fiksacja czysta, czy pan nie wie, co się dzieje? Wiem, ktoż by nie wiedział, doskonale wiem. No więc? Ale służba służbą, przecież ja nie decyduję. Więzień? No tak, no pewnie, że pan nie decyduje, decyzje jedą z góry, wiadomo, z góry jedą decyzje, lecz dziś to nieprawdopodobne. Nie, no mnie się to wszystko chyba śni. 222, 32, szczęśliwa cyfra. Bruno Storz. Storz. Nie, no to pomyłka widać. Tak, to wszystko pomyłka. Więc Bruno Storz, artysta, malarz, poeta, publicysta, polityczny. Do Berezy, co? No jeżeli tak napisane, to widocznie tak jest. Też się wybrał z politykowaniem. No cóż teraz robimy z panem? Pytam pana, co? A nie wiem. Szczęśliwy, nie wiem. No i niebezpieczny pan do tego, żeby oka z pana nie spuszczać i bezwarunkowo nie rozkuwać. No ptaszek widać z pana. Więc pan nie wie, co my mamy zrobić z panem? Nie wiem. A skąd ja mam wiedzieć, do cholery? A tego też nie wiem. Wybraliście się w samą porę. Już nie można było lepiej. Za chwilę będziemy tu mieli inspekcję samego pana premiera. Ja odstawiłem więźnia według rozkazu, a co dalej, to już mnie głowa nie boli. No, jeżeli to tak dalej pójdzie, to możemy mieć za chwilę całą Radę Ministrów.
Oto już 228 wóz przejechał, a wszystko rządowe auta. Kupa tego w tym rządzie siedzi, wierzyć się nie chce. A ja wam mówię, nam się to wszystko chyba śni. To byłoby bardzo źle. Dlaczego? Bo we śnie trudno uciec. Ma się wrażenie, że nogi wrosły w ziemię, ugrzęzły w gęstej smole. Co za słowa, ucieczka, panika. Pojąć nie sposób, fiksacja czysta. Mówią, że sam prezydent nie mógł się zatrzymać w Lublinie tylko 20 minut i pognał dalej na Śniatyń. A my? Instrukcji żadnych. Nic, nic, nic. Halo? A, to jeszcze pan. Więc jednak już jedzie. Bardzo panu dziękuję. Stało się. Za chwilę będzie tu premier. 35. Żeruszcie się, zmuchać tam lawkę. Przytrzyjcie szafę i nakręć pan budzik. Jeszcze gotów stanąć podczas inspekcji. Z budzikami nigdy nic nie wiadomo. A pan? A pan co? No więc co? Do Berezy. A jak pan się dostanie do tej Berezy? No zastanowił się pan nad tym? A po co by więzień miał myśleć? Inni myślą za niego. Co mam z nim zrobić? 241, 242. Do aresztu odesłać i spokój. Sądzę, że tak będzie najlepiej. Tymczasem przynajmniej. Są momenty, w których nawet policja jest bezsilna. To prawda. 243. To on. Jest. Zajechał. Kto? 243. Premier. A co tego jeszcze? Ale teraz to już całkiem stracę rachubę. Władza zawsze psuje wszystko. Panie premierze, komisarz Gabryś jako komendant posterunku zgłasza stan liczebny. Komendant, jeden starszy przodownik, dwóch przodowników, pięciu posterunkowych. Cześć. Spocznij. Wymiecione? Tak jest. Porządek, sprawa najważniejsza. Spóźnia półtorej minuty. Naregulować. Na schodach zauważyłem źdźbło słomy. Posprzątać. Posterunkowy. Posterunkowy Kobza! No i co z tego? Mów coś. Rób coś, ruszaj się. Posterunkowy. Posterunkowy Kajdas zgłosił swój powrót ze służby. Zwracać uwagę na normalny tok pracy. Ruch nieco od kilku dni wzmożony. Ale to przejdzie. Dbać. Uważać. Inicjatywę mieć. A cóż to za subiektum? Więzień. Raczej obiekt niż subiekt. O. Mów coś. Rób coś! Ruszaj się, tylko nie trwaj bez ruchu. Nie rdzewiej, bo zaczniesz skrzypieć. Inicjatywa.
samodzielność. Zrozumiano? Więzień co przeskrobał? Nie wiem, panie premierze. Wiem tylko, że przeznaczono mnie do Berezy. Do Berezy. Polityka? Polityka czy paskarstwo? Paskarstwo w każdym razie nie. A polityka? Chociaż nie zajmuję się tym. Zawód? Malarz, literat. Zawsze dla mnie podejrzany ten gatunek ludzi. Rób coś jeden z drugim, nie gap się. Rób coś, ruszaj się. Ilu pan ma odznaczonych w swoim rejonie? Mówię o ludności cywilnej. Dotychczas nikogo. Przecież tyle teraz było innych spraw. Nie rozumować. Te pańskie inne sprawy nie należą do pana, do pańskiej kompetencji. W ogóle bardzo źle. Opieszałość. Natychmiast wygotować spis zasłużonych, a tacy muszą być. Tacy są wszędzie. Ten zwiózł kamienie pod szkole, tamten naprawił most. Uff, plot pięknie postawił. Szuka, ja znajdziesz. Trzeba, żeby wszędzie byli odznaczeni. Jakżeż tak? Same dziewicze piersi? To źle. Zrozumiano? Tak jest. Panie premierze, proszę o pozwolenie złożenia meldunku. Melduj pan. Melduję posłusznie, że w tym rejonie nie ma kogo nagradzać. Sami Ukraińcy. Aha. Polska B. Mów pan tak od razu. Ale przecież jacyś Polacy się znajdą, więc... Nie milcz. Nie leniuchuj. Mów coś, rób coś, ruszaj się. Publikacje. W stanie dobrym. Czyste. Higiena. Estetyka. Pokaż mi swoją ubikację, a powiem ci, kim jesteś. Tak jest. O. Godzina. Ile przeznaczyłem na dzisiejszą inspekcję? Czas preliminowany już upłynął. Więc w drogę. Czasu mamy niewiele. Rozkaz. Z posterunku policji w Rostajach jestem na ogół zadowolony. Najpilniejsza rzecz... Wygotować listę zasłużonych i przesłać osobiście do mnie. Dokąd? Milczeć! Wiecie, panowie, wojna. Buta niemiecka posunęła się za daleko. Cierpliwość nasza już wyczerpana. Teraz my im pokażemy. Panowie, ze zdwojoną energią pilnujcie ladu. Mężczyzn od lat 18 do 45 wysyłać za armią lub do przynależnych im PKU. Praktycznie jednak za armią. Gdyby nie racja stanu, zostałbym tu z wami. Mówiąc, pracując, poruszając się gorliwie. Lecz niestety twardy los zmusza mnie do chwilowego oderwania się od nieprzyjaciela. A więc... Szczęśliwi, jakże wam zazdroszczę, że zostajecie wśród swoich. Wy dbajcie o lat i porządek. Pamiętajcie o moich przykazaniach. Każdy z panów zda mi osobiście raport ze swych czynności, bo wojna, proszę panów, to nie bezlat i anarchia, lecz lat wzmożony i praworządność zdwojona. Popum, 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 popum. Więzień. Jak pan się nazywa? Bruno Storz. Bruno Storz? Ale chyba nie ten sławny Bruno Storz. Właśnie ten. Domek z kart? Domek z kart. A, więc to pan. Więc to pan. Wielki wróg Polski. Nie. Tylko wróg systemu tak zwanego rządzenia. Waszego systemu. Pańskie postępowanie? Działalność pana miała wszelkie cechy zdrady stanu. Można to i tak nazwać. A o ileż łatwiej byłoby mnie, zwłaszcza dzisiaj,
kiedy straszna katastrofa zwaliła się na Polskę, udowodnić, że cała działalność waszego rządu była zdradą stanu. Panie Stolcu! Nie boję się pańskiego gniewu. Może mnie pan uderzyć. Nie będę się bronił. Bezbronnych bić to wasza specjalność. Może mnie pan zastrzelić. Jednego pan tylko nie może. Przekonać mnie, że się myliłem. Ja od lat widziałem grozę wiszącą nad krajem. Widziałem, jak przygotowywaliście klęskę. Systematycznie, krok za krokiem. Ale wy w zarozumiałości swojej, bucie i pysze ignorowaliście wszystko, co nie było pochlebstwem, panegirykiem, lizusostwem i upokorzeniem. A dla przeciwników mieliście tylko jeden argument. Pięść i kryminał. Aż doprowadziliście Polskę do ruiny i do niewoli. A teraz uciekacie wszyscy, sromotnie i podle. Spotykamy się w ostatniej chwili. Ja pragnę, żeby ta chwila zapadła w pańską świadomość. Żeby była wiecznym wyrzutem, męką za nędzę, poniewierkę, niewolę chłopa polskiego i robotnika, za mękę całego narodu. A gdyby nawet tak, no to czy teraz nie należałoby sobie nawzajem wybaczyć? Wybaczać. Teraz, po klęsce, ja nie mam nic do wybaczenia. A pańskie przebaczenie byłoby dla mnie obrazą. Was przeknie historia. Skurczy was do właściwych wymiarów. Was i tak kosztownie przez was dla własnych celów wypielęgnowaną legendę. Legiony, rokosz majowy. To zbyt małe detale w dziejach narodu, a cóż dopiero w dziejach ludzkości. Ani jednego dzieła godnego pamięci nie wydała Polska pod waszymi rządami. Coś z tego okresu zostanie w pamięci pokoleń. To jedynie zasobu czynów. Myśl, dążeń i dokument powstałych wbrew wam. Pomimo was albo przeciw wam. Uciekajcie. Uciekajcie wszyscy, którzy macie nieczyste sumienie. Którzyście Polsce grób kopali. Nie ma dla was miejsca w tym kraju nędzy i nieszczęścia. Za wymienione pieniądze publiczne stwórzcie sobie bliski dobrobyt. Tylko bez was może się podźwignąć naród. Ale inaczej, inny. A wy, którzyście wciąż rzucali hasła o pięknej śmierci dla miłej ojczyzny, nie potrafiliście nawet zginąć dla niej. Uciekajcie! Krew chłopskich i robotniczych synów, którzy znowu znawozili sobą ojczyste pola, niechaj spadnie na was. Straszcie świat! Wy, upiory! Krew chłopskich i robotniczych synów? Opętał mnie pan swoją mową. Opętał mnie pan, a teraz prysnął czar. Czemże jest chwilowa przemoc, bądź co bądź cywilizowanego wroga wobec barbarzyńców wschodu? Opętał mnie pan swoją mową, a teraz prysnął czar. Przypomniał mi pan naszą misję. I to mnie podniosło na duchu. My się jeszcze dogadamy z Niemcami i wtedy pójdziemy razem i zdepczemy tę wschodnią żmiję. Bo ten jest cel i misja nasza. Zmiażdżyć komunizm. Pilnować więźnia. Auto. Ale już ich więcej nie liczę. Pies z nimi tańcował. Halo? Co? Co? Materdy.
Ty kto? Palić zaključany. Товарищ. Товарищ.